Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Witam Was serdecznie w środę w odcinku numer 108. Skoro środa, to pewnie już wiecie, że możecie się spodziewać informacji o jakimś ciekawym raporcie. No i tak też dzisiaj będzie, zresztą raport ten zapowiadałem kilka dni temu, że będę o nim mówił, ale na początek kilka takich informacji, którymi pewnie żyje w tej chwili nie tylko cała Polska, ale i reszta świata. No tak, domyślacie się, chodzi o koronawirusa, który ma wpływ na różne wydarzenia, w tym również na te, które były zaplanowane do zrealizowania przez ProProgressio, bądź przy udziale organizacji, którą ja mam przyjemność na co dzień kierować. Więc sprawy się tutaj dzieją bardzo dynamicznie i o ile wczoraj Wam mówiłem o wydarzeniu planowanym do zrealizowania 25 marca w Łodzi, czyli Łódź IT Talks, no to wydarzenie z uwagi na rosnące zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa i zalecenia, aby tego typu wydarzenia, zresztą nie tylko takie, tylko w ogóle ogólne wydarzenia gromadzące większą liczbę ludzi, były przenoszone bądź odwoływane, no też padło ofiarą koronawirusa i będzie przeniesione na okres maja lub czerwca. Także spodziewajcie się kolejnej daty, która będzie niebawem wspomniana i na pewno Was o tym poinformuję, żebyście wiedzieli, kiedy to Łódź IT Talks będzie miało miejsce. To samo dotyczy większego wydarzenia, czyli Forum BSS-u Polski Wschodniej, które miało odbyć się w listopadzie 23 kwietnia. No i to wydarzenie będzie przeniesione na listopad. Także tą nową datę konkretną też Wam niebawem powiem, a na razie musicie uzbroić się w cierpliwość, no i poszukiwać wszelkich innych informacji na stronach internetowych, podczas webinariów, podczas różnego typu telekonferencji i innych form przekazywania sobie wiedzy, w których ja zakładam, że też będę uczestniczył i to dosyć regularnie. Okej, to tyle tego wstępu, jeśli chodzi o działalność koronawirusa i spustoszenie, jakie on, jakby nie było, robi na scenie wydarzeń biznesowych. Mam nadzieję, że niebawem sobie z tym wszystkim cały świat poradzi. A teraz przejdźmy sobie dalej. No, dzisiaj skoro raport, no to mówię Wam o raporcie, który nazywa się Focus on Łódź. Tak, Focus on, czyli o tej serii raportów już Wam kilka razy wspominałem. Jest to seria raportów przygotowywana przez ProProgressio, która opisuje atrakcyjność inwestycyjną polskich miast. Jeśli chodzi o Łódź, to Łódź jest już bohaterem tego raportu po raz co najmniej trzeci, o ile nie czwarty, ale trzech edycji jestem absolutnie pewien. Te edycje pokazywały się rok w rok. No i dzięki czemu, jeżeli prześledzicie sobie strony ProProgressio, możecie zobaczyć, jak zmieniało się otoczenie biznesowe dla sektora BSS-u rok po roku. Ale być może nie interesuje Was historia, być może interesuje Was to, co w tej chwili się dzieje. No więc w tym momencie ta obecna edycja raportu Focus on Łódź została przygotowana dosłownie kilka dni temu i wypuszczona w wersji polskiej oraz angielskiej. Partnerami tego wydarzenia są PAIH, czyli Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Urząd Miasta Łodzi, firma Grafton Recruitment, JLL oraz Riposta. Także w takim gronie ten raport powstał, został złożony, no i w tej chwili hula sobie po świecie i można go bezpłatnie ściągać m.in. ze stron internetowych ProProgressio. Link oczywiście zamieszczę Wam do tego odcinka. Z czego składa się ten raport? Raport składa się z 7 części, które zaczynają się od przedstawienia danych makroekonomicznych, następnie jest sekcja edukacyjna dotycząca miasta, później logistyki miejskiej, nieruchomości, branży nowoczesnych usług dla biznesu, wynagrodzeń oraz otoczenia miejskiego, czyli wszelkich informacji związanych z tym, ile w takim mieście jest kin, muzeów, teatrów, czyli innymi słowy kultura, rozrywka, sport podana w pigułce. No to okej, zacznijmy od kilku takich danych, dlatego że postanowiłem w tym opisie raportu Wam kilka danych przedstawić, po resztę zapraszam do lektury samego raportu i możecie tam zgłębić sobie dalsze informacje. Ale gdybyśmy mieli tak w skrócie pokazać dane makroekonomiczne, no to dowiecie się z raportu, że Łódź jest to miasto o powierzchni 293 km2. Oprócz tego ma
682 tysiące mieszkańców, a natomiast sam obszar taki okołomiejski to już jest ponad 1 100 tysięcy mieszkańców. Stopa bezrobocia to 4,7% i ta stopa bezrobocia spada sukcesywnie od roku 2013, więc mamy tutaj cały czas spadek. No i nie ma się co dziwić, bo miasto jest bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy i ich rozwój. W sekcji edukacyjnej dowiecie się, że w Łodzi jest 18 szkół wyższych, w tym 7 publicznych i 11 prywatnych. Oprócz tego w sekcji edukacji znajdziecie informacje na temat liczby przedszkół, szkół, techników oraz liczby też osób, które uczęszczają do tychże szkół. Jeśli spojrzymy sobie na warstwę edukacji w szkolnictwie wyższym, no to poza ogólną informacją o liczbie studentów i absolwentów możecie zobaczyć w raporcie wylistowaną listę studentów i absolwentów na wybranych kierunkach nauczania i to tych, które są najbardziej atrakcyjne z perspektywy sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Dam Wam dwa przykłady, a mianowicie 850 to jest liczba absolwentów filologii języków obcych, którzy rok do roku opuszczają mury lokalnych uczelni. Zaś 1012 to jest liczba absolwentów kierunków informatycznych, czyli IT, ICT i pokrewnych. To tak tylko dla pokazania, jakiego typu dane znajdziecie w raporcie. Oczywiście tych pozostałych kierunków też jeszcze kilka jest tutaj wylistowanych. W sekcji logistyki miejskiej dowiecie się, że Łódź leży na skrzyżowaniu dwóch najważniejszych autostrad, w związku z czym jest położone to miasto w taki sposób, że praktycznie w każdą część Polski można w szybki, sprawny i komfortowy sposób się dostać. Natomiast to nie jest jedyna informacja w tej sekcji, bo oczywiście tutaj są też informacje na temat taksówek, autobusów, rowerów miejskich, zarówno pod kątem liczby takich pojazdów, jak i tras chociażby rowerowych, czy też kosztów zakupu biletu autobusowego itd., itd. No oczywiście nie można pominąć także informacji na temat lotniska, bo Łódź dysponuje własnym lotniskiem, które ma bardzo dobre połączenia między innymi na przykład z Wielką Brytanią. Ale oprócz tego Łódź z uwagi na swoją bliskość do Warszawy, bo należy pamiętać, że do Łodzi z Warszawy albo do Warszawy z Łodzi można dostać się mniej więcej w około godzinę 15, godzinę 20 minut podążając autostradą, Łódź może dysponować też lotniskiem Chopina w Warszawie, a tutaj to lotnisko jest już skomunikowane z całym światem, więc można śmiało powiedzieć, że to są dwa lotniska, z których sprawnie można korzystać, jeśli chcemy dostać się do Łodzi bądź z Łodzi wylecieć w każde miejsce na świecie. Patrząc na logistykę stricte miejską, no to jeżeli przyjrzymy się takiej wewnętrznej mapie Łodzi, no to tutaj się dowiemy, że praktycznie w każde takie istotne miejsce Łodzi, czyli większość budynków biurowych, parki miejskie, muzea, teatry, możemy dostać się maksymalnie w 15 minut drogi samochodem. Oczywiście dotyczy to godzin poza szczytem, no bo w szczycie to różnie bywa w różnych polskich miastach i Łódź tutaj wyjątkiem nie jest, ale gdybyśmy chcieli podróżować poza godzinami szczytu, no to praktycznie w 15 minut dostaniemy się w każde istotne miejsce w tym mieście. Przejdźmy sobie do sekcji biurowej. Biur w tej chwili jest 528 tysięcy metrów kwadratowych, natomiast kolejne 77 tysięcy metrów kwadratowych jest w budowie. A to oznacza, że niebawem 600 tysięcy metrów kwadratowych zostanie przekroczone i oczywiście to nie jest koniec, dlatego że no, kolejne są powierzchnie planowane w najbliższym czasie. To wszystko składa się na 89 budynków klasy A i B+, czyli taką liczbą budynków dysponują najemcy, którzy chcieliby swoje biura rozwijać, budować, tworzyć w Łodzi. Gdybyśmy mieli spojrzeć sobie na kwestię kosztu wynajmu, no to on mniej więcej jest w okolicach 14 euro za metr kwadratowy za miesiąc. Z takim kosztem należy się liczyć. Oczywiście ten koszt jest różny w różnych budynkach w zależności od ich lokalizacji i klas, ale takie założenie można sobie przyjąć. Ok, no to pójdźmy dalej do samej sekcji związanej z obecnością sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Łodzi. Jest tutaj ponad 100 centrów operacyjnych, mniejszych, średnich, większych, natomiast jest to liczba, która setkę już przekroczyła. W tych centrach świadczone są usługi przeróżne.
z czego 29% mniej więcej to są centra usług wspólnych, 27% to IT. Te wszystkie dane szczegółowe znajdziecie w raporcie Focus on Łódź. Znajdziecie też informację, że usługi w tych centrach świadczone są w około 30 językach obcych, i to oznacza, że te języki są wykorzystywane do codziennej pracy. No i też znajdziecie taką informację, że inwestorzy z sektora BSS-u pochodzą z 17 różnych krajów. Także Łódź jest dosyć dobrze rozpoznawana na globalnej mapie, jeśli chodzi o zainteresowanie inwestorów zagranicznych, którzy to tutaj już ulokowali swoje centra usług wspólnych. W sekcji wynagrodzeń znajdziecie informacje na temat kilku najbardziej popularnych stanowisk w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. No i znajdziecie tam taką chociażby informację, że na stanowiskach typu Accounts Payables czy Accounts Receivables wynagrodzenia zaczynają się od kwoty 4,5 tysiąca złotych. W branży call center, albo raczej na stanowiskach call center, te wynagrodzenia mniej więcej zaczynają się na poziomie 3800 zł, a jeśli chodzi o IT, no to jest tutaj też kilka stanowisk wylistowanych, a dla przykładu stanowisko .NET dewelopera zaczyna się mniej więcej od poziomu 7000 zł. No i na koniec raportu zamieszczona jest taka luźniejsza sekcja, czyli informacje na temat kin, teatrów, muzeów, hoteli i innych tego typu przybytków, więc możecie zobaczyć, ile tego typu miejsc w Łodzi możecie znaleźć i tam spędzać sobie czas po godzinach pracy. Tyle. To wszystko znajdziecie w raporcie Focus on Łódź. Zachęcam Was do ściągnięcia tego raportu, zapoznania się z nim. Raport jest przygotowany w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej. Można go za darmo pobierać. Zachęcam do tego. Zgłębiajcie swoją wiedzę o polskich miastach, w tym o Łodzi, jako mieście dobrym dla rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Tymczasem dziękuję Wam za dziś. To był dobrze z mojej strony przynajmniej spędzony czas. Mam nadzieję, że i Tobie, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, dobrze się słuchało. A jeżeli tak, to zasubskrybuj ten podcast, abyś nie przegapiła żadnego kolejnego odcinka. Poleć go komuś innemu, może ktoś inny też z tej wiedzy będzie chciał skorzystać. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic. Na razie, cześć!